Bądź pewny, że nie przeoczysz żadnego filmu od juniorskiego. Kliknij w subskrybuj oraz dzwoneczek, aby załączyć powiadomienia. No siemanko, szlubanko, z tej strony Tommy and welcome back to Ice Cream 2. Panie moi drodzy, dzisiaj sobie powrócimy po raz kolejny do Ice Cream 2. Tylko widzicie, coś tutaj się zmieniło, ponieważ Rod nie dmucha tym swoim takim zimnym powiewem powietrza. Lecą pieniążki, dolary, moi drodzy, jest to mod od DH Animation, czyli wydaje mi się, że to jest Dr. Hack. Link macie oczywiście w opisie do tego kanału, możecie sobie sami ściągnąć ten mod za darmo, ma tam więcej modów, chyba też do Evilnon, do Granny i tak dalej. Możecie sobie te mody pościągać, ja sobie pozwoliłem, że zagramy sobie w dzisiejszy mod. Mod nazywa się Rich Rod, czyli że bogaty Rod. Zobaczymy, co tutaj się pozmieniało. Ja wiem, że tutaj jeszcze są dwa inne mody. Dobijcie koniecznie 2000 łapeczek w górę, to nagrywam od razu kolejne mody. Mam nadzieję, że będzie spoko. Dobra, na razie się tutaj chyba nic nie zmieniło z tego, co mi się wydaje, ale widzę, że już tutaj coś dziwnego rysował. Jakieś serce, jakieś amputacje, coś tam dosyć dziwne to było. Ale dobra, Ice Cream 2 The Day After. Sami już widzimy, że jest tutaj wszystko pozmieniane, ponieważ ten dzieciaczek jest teraz mega, ale to mega bogaty. Co prawda jeszcze tutaj jest choinka, bo to jest normalne, że tu jest choinka. A czekajcie, bo muszę sobie tutaj popatrzeć przez okno jeszcze, okej? Zobaczcie, jak Rod wygląda! Rodzik samochodzik! Oj, ona jak wygląda! Jaki, zobaczcie, yo, ziom! Okulary, kajdan. Zawsze ten chłopak do zdjęcia mówi, że to jest kajdan. I czekajcie, bo Rod teraz dmuchnie. Ja jestem w ogóle ciekawy, czym on będzie dmuchał. No dokładnie, no przecież on dmuchnął dolarówkami. On dmuchnął dolarówkami i teraz wszyscy są po prostu bogaci. Chodź tutaj, malutki człowieczku. Dobra, listni cel. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy tutaj będzie też ten... O, w ogóle tutaj jakaś lala w pieniążka leży. Tutaj się nic nie pozmieniało. Tutaj też coś tam... Kto to w ogóle jest? To jest Sonia z Mortal Kombat? Chyba nie, nie jestem pewien. Dobra, ja sobie w ogóle może tutaj wpiszę... Czekajcie, bo error ID fail, dobra. Ja sobie może tutaj wpiszę juniorski. Zobaczymy w ogóle, czy mój easter egg będzie tutaj działać. Czekajcie, okej. I co teraz? YouTube channel name juniorski. No dobra, no zobaczymy, czy to w ogóle działa. Choineczka, wszystko fajnie, pięknie jest. W ogóle tu jest to zdjęcie. Tutaj mamy slingshot. Wydaje mi się, że tego slingshota sobie tutaj wziąć nie musimy. I zobaczcie te nasze łóżko, jak ona wygląda. Przecież te łóżka jest całe w dolarówkach. To jest aż niemożliwe. Dobra, zrzucamy za okno dolarówki, żeby się stąd wydostać. Okej, okay, you can interact with the window to exit. Okej, okay, dobra. I moi drodzy, ja muszę się przyjrzeć Rodowi, jak on wygląda. Zobaczcie w ogóle tą budę. Ta buda w sumie jest normalna, ale widzisz, ta mapka powinna być... A, bo ja się muszę schylić, znaczy schować na początku. Dobra, chowamy się, moi drodzy, i patrzymy teraz, jak Rod wygląda, bo jego samochodzik też jest cały w dolarach. Nie? Zobaczcie teraz to. Nawet złote, to cosik, jak to się nazywa, nie wiem w ogóle, jak to się nazywa, ale nawet to tutaj jest złote. I te jego spodnie to są takie glamour, można by powiedzieć. Dobra, zrzucił mapkę, co prawda mapka wygląda dosyć normalnie. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy uda nam się w tej gierce przejść wszystko, czy po prostu sobie pogramy jakieś 15 minutek, żeby zaprezentować po prostu tego moda. Czekajcie, ja sobie wezmę tutaj od razu mapę. On tutaj gdzieś chodzi, dobra. On tutaj z kajdanem jest. O nie! O no! Mogłem od razu sobie po prostu pojechać, ale tak czy siak musieliśmy sprawdzić, jak Rod w nas dmucha pieniążkami. No dobra, ciekawe, już... Dobra, mogę sobie już stąd uciec, mogę sobie stąd na spokojnie wyjść. Tylko że Rodzik samochodzik gdzieś już tutaj chodzi, on sobie tam idzie. Zobaczcie w ogóle, jakie on ma okulary, on też ma takie okulary typu glamour, wiecie o co, takie po prostu mega, no co prawda różowe, ale są dosyć mega, zobaczcie, on dosyć ciekawie, muszę wam powiedzieć, wygląda w tych okularach, w tych ananasach i w ogóle w tych tatuażach, które on ma na twarzy. Nie wiem, dlaczego ma takie tatuaże, no ale jak ma, no to ma. W ogóle zobaczcie, jest ta mapa teraz, a mapa leży tutaj, dobra. Ja mogę tą mapę wziąć, nie, bo ja się boję, że on tutaj przyjdzie za chwileczkę. Jednak tu nie przyjdzie, chociaż, czekaj, szybko! No! Ale najważniejsze jest to, że założyliśmy sobie mapę. Dobra, to w ogóle nie wyszło, powiedziałem, nie nadaje się do takich gierek, to jest niemożliwe. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej fajnie, pięknie z tematem Window. Oczywiście sobie teraz tutaj wyskoczymy, miejmy nadzieję, że Rod nas teraz tutaj nie chyci, ponieważ mapka już jest chyba co prawda założona na ścianie, na tym wanie. Dobra, wejdź teraz tutaj, okej, okay, dobra, moi drodzy, i szybko jedziemy, nie wiem, na cinema. Po prostu pojedźmy sobie na cinema, bo ja od razu chcę tutaj sprawdzić, czy jest też... O, nawet tutaj wszystko pozmieniali. On też jakoś teraz tutaj inaczej wygląda, niby to też tutaj ma jakąś inną... Czy on by nie miał opaskę jakiegoś ninja ubranego? Zobaczcie to.
Ja w ogóle muszę iść też na cmentarz i zobaczyć, jak to będzie wyglądało u ojca od Roda. No dobra, no pokażcie mi go, bo wydaje mi się, że on będzie wyglądał jakoś dziwnie. Ja się autentycznie posikałem ze śmiechu, nie? Muszę iść wymienić się papieluszkę, nie? Jak on wyglądał? Ja nie wytrzymał. Dobra, czy... Nie, to chyba nie jest załadowane, ponieważ mam internet wyłączony. Żeby tutaj się żadne reklamy nie pojawiały, ani nic takiego. Ale no... W ogóle muszę teraz tutaj pozaglądać chyba wszędzie. Do każdego bagażnika. Żeby ewentualnie znaleźć ten perfum. Tylko nie wiem dokładnie, jak ten perfum będzie... Gdzie on jest? Nie ma go chyba nigdzie, dobra, to ja sobie mogę tutaj na spokojnie wszędzie wszystko zaglądać, czekajcie. Allen Range to sobie tu też tutaj potrzebujemy. Tylko najgorsze jest to, że Sorodzik samochodzi gdzieś tutaj będzie sobie spacerować. Dobra, on sobie poszedł tam jednak, na spokojnie. Czekajcie, tu sprawdzimy, tu... O, tu jest perfum chyba, nie? Dokładnie. Mamy perfum i mamy to, co potrzebowaliśmy, dlatego też ja sobie pozwolę od razu stąd wyjść, albo raczej wejść do samochodziku i na spokojnie sobie uciekniemy. Dobra, rzuć to teraz tutaj. Co teraz stąd wyjdzie? Wydaje mi się, że tak, dobra, on sobie już tutaj wyszedł, bo on to chyba usłyszał. Ale przynajmniej już mamy te rzeczy, które potrzebowaliśmy. Dobra, on sobie teraz tutaj za mną będzie biegł. Ja jestem w ogóle też ciekawy, czy na przykład przedmiot od tego kota został zmieniony. Wydaje mi się w sumie, że nie. Tak sobie tutaj troszeczkę pobiegamy, posprawdzamy, ale wątpię, żeby się tutaj coś więcej zmieniło. Ale ja naprawdę bym chciał jeszcze iść zobaczyć sobie tą cutscenkę. Wiecie co? No musimy... Jedźmy może teraz na cyrkus. Pojedziemy sobie do cyrku, dobra. Na spokojnie, Rodzik samochodzik odjeżdża z samochodem w dolary. Dolary, dolary, to jest po prostu niemożliwe. I zobaczymy, co się zmieniło teraz w cyrku. Czy cyrk będzie cały... Nie, jednak nie. Myślałem, że będzie cały cyrk, wiecie jak, też w dolarach albo coś takiego. Ale nie jest! Możemy sobie wejść też do Dungeon Comics, do naszej jamy zła i sprawdzić, jak inni wyglądają, bo to w sumie też może być dosyć zabawne. Dobra, wyjdźmy może sobie teraz na początku. Ja bym sobie musiał tutaj od razu tej karty Pokemona poszukać. Mówiliście, że to nie są karty... Oczywiście, że to jest karta Pokemona. Musimy znaleźć kartę Pokemona. Nie, no oczywiście świruje, niektórzy z was biorą to na poważnie, że ja zbieram, szukam karty Pokemona. To nie jest karta Pokemona, ale jest okej, okay, jest śmiesznie. Dobra, patrzcie, szukamy teraz tutaj w tym... Czymś, czy będzie ta karta Pokemona ze złotym smokiem, Charizard, czy jak mu tam leci, jak się nazywa? I teraz tak, czy tam Charmander? Jakoś tak, no nie mam żadnego pojęcia, wy się tam znacie lepiej na Pokemonach i na FNAFach. Dobra, patrzcie, szukamy teraz tutaj. Szkoda, że tutaj na przykład się nie zmienił ten cyrk jeszcze, że na przykład, wiecie jak, to nie jest jeden taki wielki dolar albo coś takiego. By też w sumie mogło być dosyć śmiesznie. Ty, dobra, bo ja tutaj w ogóle wszędzie już przeszukałem. W tych koszach. Rodzik samochodzik idzie tak, a na bank ten... Ta karta Pokemona będzie tutaj. To jest milion procent pewne, nie? No, ale dobra, na spokojnie sobie tutaj pobiegniemy, bo tak jak wam powiedziałem, chcę jeszcze iść do... na cmentarz, sprawdzić, jaka tam będzie taka cutscenka. Dobra, czekaj, szukaj tutaj szybko, bo wydaje mi się, że ta karta Pokemona będzie chyba tu. O, widzicie? Ona tu jest zawsze. Nie wiem dlaczego, ale ona tu jest bardzo często. Zawsze bądź też bardzo często. Dobra, weźmy sobie teraz tutaj. O Boże! Jaki on też ma tutaj kajdan! I te okulary, patrzcie teraz to. Jestem królem. Dobra, a ten w co tutaj jest ubrany? Czekajcie, pokaż mi tą koszulkę. Pokaż mi tą koszulkę, ale widzę, że też masz jakiś fajny... On ma nawet tatuaż! OMG! Wow! No to muszę wam powiedzieć, że wszyscy naprawdę są mega bogaci. I wszyscy są takimi bossami. Tylko, że on tutaj okularów nie ma i to jest taka troszeczkę głupia sytuacja, bo myślę, że ten typek też będzie miał okulary, ale no niestety nie. Znaczy ma takie okulary, ale bym myślał, żeby miał tutaj czarne okulary, wiecie o co chodzi. Dobra, idziemy teraz tutaj po ten perfum, ponieważ on potrzebuje perfum. Czekaj, dawaj mi teraz tutaj szybko perfum. Okej, dobra, na spokojnie. Ja teraz co tutaj dostanę, bo już tutaj w sumie nie pamiętam. Ale czekajcie, w ogóle to jest takie głupie, że jestem obok naszej tej smoczej jamy. Tu są moi koledzy, tu jest Mike, tam stoi Charlie. Jest nas trzech. Nie potrafimy pokonać takiego ice creama, żeby uratować Liz? Takie troszeczkę dziwne moim zdaniem, no ale no dobra, niech już będzie. I teraz tak, czekajcie, ja sobie tutaj podejdę. Dobra. Musimy teraz pobiec sobie do domku, w którym jest ta babcia. Ja jestem w ogóle ciekaw, czy ta babcia też będzie miała jakiś zmieniony domek. Czy Rod jest tu?
Nie. Rod jest tu! Tak, Rod tutaj był! Tak też właśnie myślałem, że tutaj będzie Rod, tylko... Myślałem, że jak drzwi są zamknięte, to jednak Rod stwierdzi, że jednak mnie tam nie ma. A jednak tutaj był! To jest taka też troszeczkę głupia sytuacja. Dobra, bo wydaje mi się, że Rodzik samochodzik sobie poszedł teraz do samochodu, bo gdzieś tam właśnie teraz coś słyszałem. Ja sobie pozwolę tutaj przyjść, sprawdzić co tutaj się znajduje, bo wiem, że musimy tą puszkę z tym jedzeniem dla kota znaleźć. Czekajcie, szukamy tutaj wszędzie. Nie wiem, czy on teraz tutaj przyjdzie, chyba tak. Wydaje mi się, że on teraz tutaj przyjdzie. Dobra, mamy puszkę z jedzeniem, okej, dobra. Jeszcze tutaj w ogóle chciałem tą babcię zobaczyć, ale tutaj po prostu twórca chyba nic nie zmienił, z tego co mi się wydaje. Dlatego też wydaje mi się, że to jest chyba zbędne, żeby sobie tutaj po prostu chodzić i patrzeć, co tu się znajduje. Ale jak sami widzicie, nic nowego tutaj nie ma. Dobra, czy Rodzik samochodzik będzie tutaj? Nie ma go, dobra. Ale będzie tu gdzieś. Nie, nie ma go też. On jest chyba w cyrku, dokładnie, on sobie do cyrku poszedł. No i teraz ja sobie rzucę szybko tutaj ten cat food. Dobra, rzucamy tutaj. I teraz sobie możemy szybko pobiec na górę, użyć wieszaka, zjechać. Ja nie wiem w ogóle, czy uda, tak jak wam to powiedziałem na początku odcinka, czy uda nam się to przejść, ale może tego moda sobie tutaj po prostu przejdziemy, a kolejne mody, które chcę tutaj również przetestować, pamiętajcie, zostawcie 2000 łapeczek w górę, to lecimy z kolejnym modem, to bym chciał zrobić coś takiego, że po prostu sobie posprawdzamy, pojedziemy do każdej lokalizacji, posprawdzamy, co tutaj się pozmieniało, pośmiejemy się troszeczkę na cutscenkach, bo to jest w sumie też dosyć śmieszne, no i polecimy z kolejnym modem. O nie, on tu jest. O, tu jest! Ja wiedziałem, że on tutaj będzie! Mogłem się ukryć, ale myślałem... O, w ogóle mi tutaj jeszcze dwa żyćka zostały. Ja zapomniałem, że on mnie tutaj przecież może łapać. Dobra, tu coś się zmieniło? Tu się chyba nic nie zmieniło. Czekajcie, bo ja teraz już nie pamiętam, co tutaj trzeba było zrobić. Ale wydaje mi się, że musimy otworzyć jakoś te drzwi. Tylko ja potrzebuję chyba tutaj kluczyk z tego, co mi się wydaje. Czekajcie, drawer. Dokładnie, kluczyk będzie... Nie ma go tu? Nie ma tutaj kluczyka? Dlaczego tutaj kluczyka nie ma? Ej! Bo już jestem zły jakiś. It's locked. Jakim cudem jest locked? Przecież tutaj powinien być kluczyk z tego, co mi się wydaje, co nie? A tego kluczyka tu nie ma. Ale jaja, jak ja mam teraz stąd wyjść? Może tu coś będzie? O, no, tutaj jest kluczyk, dobra. Off. Jaki Rod jest taki troszeczkę głupiutki. O, mam tutaj pliersy. Rod jest taki troszeczkę głupiutki, że zostawia nas w taki sposób. Gdzie on jest w ogóle? Oh my god, no ja nie wytrzymam. No musiał stać pod drzwiami? Wiecie co, no ja sobie tutaj po prostu testuję tego moda, żeby posprawić sobie tutaj różne rzeczy, ale no dobra. Flyersy, jak się uda to się uda, jak się nie uda to się po prostu nie uda. My, moi drodzy, po prostu stąd wychodzimy. Dobra, wyskoczyłem sobie stąd. Nie wiem dokładnie, gdzie teraz Rodzik samochodzik jest. Stoi sobie tutaj, więc ja mam chyba teraz czas na to, żeby to chyba tutaj szybko, dokładnie, odblokować. Ale otwieraj to. I mamy candles. Dobra, i możemy stąd uciec, moi drodzy. I możemy też pojechać, czekajcie. Pojedźmy sobie może teraz na cemetery, ponieważ ja bardzo bym chciał sprawdzić tą cutscenkę z Rodem. Jaką on będzie miał tutaj maskę, wiecie o co chodzi. W kościele nic się nie zmieniło. Wydaje mi się, że tutaj się chyba tylko i wyłącznie postacie pozmieniały. I właśnie na przykład samochodzik od Roda. W ogóle tutaj u góry też pisze ice cream. Myślałem, że tam będzie pisał, nie wiem, 50 centa, bo coś takiego. No dobra, wychodzimy sobie stąd. Nie wiem dokładnie, gdzie on teraz będzie. Tutaj jest, dobra. Gdzieś sobie tam poszedł. Miejmy nadzieję, że on tam pójdzie sobie i drzwi otworzy. I może go tak będę z daleka troszeczkę obserwować, bo jednak bym chciał chyba tą gierkę przejść, ale... Dobra, on gdzieś tam poszedł? On może tamtędy chodzić? Dobra, czekaj, zostaw to tutaj. Niech on to może tutaj zapali. Wydaje mi się, że teraz to chyba ogarnie, że pójdzie mu tam zaświecić. Nawet jak będę chyba tak daleko stał, to wydaje mi się, że on mnie chyba nie zauważy. Szkoda, że tutaj w ogóle też się jakieś odgłosy nie zmieniły, wiecie o co chodzi. No dobra, czekamy cały czas na te zapałki, bo jak już mi da te zapałki, no to niech da. Dobra, idzie tam, zobaczcie. Nie, on tutaj jednak idzie, no co za bezsens, nie, co za bambaryła. Co za bambaryła, zamiast iść tam i dać mi te zapałki, to nie, on stwierdził, że jednak tego nie zrobi. A czy mogę na przykład teraz tutaj podejść i sobie aktywować tą cutscenkę? Czekajcie. O, the enemy is too close. Teraz mogę chyba. Patrzcie. O, nic się nie zmieniło! Father, you were my only family. Dlaczego nic się nie zmieniło? But that never mattered to me.
No jest tylko jakieś zielone sobie coś tutaj lata, że to są niby jakieś dolary albo coś takiego. A tak to się po prostu tutaj nic nie zmieniło i to jest taka troszeczkę głupia sytuacja, bo chciałem się to na przykład tutaj na tej cutscence też pośmiać, ale wydaje mi się, że jakbyśmy ogarnęli sobie tą cutscenkę, gdzie on tam rozmawia z tym synem, to ten syn oczywiście znowu będzie miał z ice creamem, to on będzie miał znowu te okulary założone i bym chciał zobaczyć, jak jego ojciec będzie wyglądać. Czy on też będzie taki bogaty, wiecie o co chodzi? Na razie się tutaj nic nie zmieniło, widzicie? Więc jest wszystko to, co było. No taka troszeczkę głupia sytuacja, ale dobra, rodzik samochodzik chyba tutaj idzie. Miejmy nadzieję, że tutaj przyjdzie zapalić. No nie! Po co ja mi się tutaj pokazywałem, to ja nie wiem. On mnie chyba przestanie gonić tak czy siak. Dobra, poszedł zapalić, jest okej. Okay. Jest okej, okay, bo on poszedł zapalić. Ty, a w ogóle my tutaj musimy jeszcze załatwić sprawę z kotem. Ja o tym kocie zapomniałem całkowicie. Czy on przyjdzie tu? Nie, tutaj nie przyjdzie. Dobra, jednak poszedł tamtędy i to jest w sumie fajna sytuacja, bo uwielbiam, jak on tam idzie. Dobra, zostawił tutaj zapałki, dawaj mi te matchboxy, okej, okay, dobra. I teraz, moi drodzy, możemy sobie wziąć to jedzenie od kota, dobra. Możemy to powymieniać, czekaj, dawaj tutaj na tombstone. Czy ten kotek jest zmieniony? Nie, kotek nie jest zmieniony, a fajnie by było, jakby kotek na przykład też był zmieniony. Dobra, kocie, chodźżeż tu szybko, bo za chwileczkę tutaj rodzik samochodzik przyjdzie. No mówię ci, że rodzik samochodzik przyjdzie, to ty zanim zejdziesz, zanim zaczniesz lizać to swoje kocie żarcie, to trwa i trwa miliony godzin, no dlaczego tak jest, nie wiem. Ale dobra, uciekamy stąd, bo tutaj tak rodzik samochodzik tak czy siak nie wie, że ja tu jestem. Jedziemy, moi drodzy, na cinema, ponieważ tam możemy sobie wymienić już tego kocura. Ale nie wiem, dokładnie gdzie on jest. Dobra, tutaj sobie biegnie, ale możemy wykorzystać chyba... Czekajcie, zamknijmy tutaj drzwi, dobra, wejść to. I możemy chyba wejść tu. Nie da się tu wejść! Oh my god! Ja myślałem, że tam się będzie dało wejść, że to jest jeszcze ta zgliczowana wersja, gdzie tutaj sobie na spokojnie możemy wejść i wyjść drugą stroną! Ale jednak nie! Jednak to... Już ogarnęli. Nie wiem, gdzie ja jestem chyba. Ty, bo on nie wie chyba, gdzie ja jestem. Nie chcę mu się na razie pokazywać. Ale chyba poszedł. Chyba sobie poszedł, ty! Czy on sobie poszedł? On sobie po prostu poszedł, ja nie wytrzymam. Ja myślałem, że on mnie złapie teraz, bo przecież mnie zauważył, a on się chyba mnie przestraszył i on uciekł z tego domu! Dobra! Nie, zaś ten... O co tutaj chodzi z tym kotem w ogóle? Dlaczego on tutaj siedzi i on tak miauczy? Ja tego nie rozumiem. Ty, mogłem wziąć ten film? Czy co to było? Nie, tutaj mogłem sobie coś otworzyć. Dobra, on sobie tam poszedł. OMG! OMG no! Rodzik samochodzik, dajesz mi spokój, no. Chodź tutaj szybko, rodzik samochodzik. Moi drodzy, my gramy na normalu, tak na szybko. Testujemy sobie po prostu moda. Jak się po prostu uda przejść, to już sobie to przechodzimy. Dobra. Zamykaj te drzwi. Okej, dobra. I możemy uciekać do circus. Musimy sobie jeszcze pojechać do cyrku, ponieważ za chwileczkę chyba teoretycznie powinno nam się udać to przejść, bo już tutaj mamy praktycznie wszystko ogarnięte. Tylko muszę jeszcze zlecieć tam na dół. Ale mnie tutaj rodzik samochodzik przestraszył. Dobra, lodzik! Lodzik sobie tam poszedł. Mam nadzieję w ogóle, że tutaj jeszcze ten wieszak gdzieś leży. On gdzieś tutaj powinien leżeć, bo on mnie tutaj uderzył. Więc teoretycznie ten... Nie ma tego wieszaka. No to gdzie jest ten wieszak? Czy on znowu tutaj... Znowu tu jest? O nie, no nie ma wieszaka nigdzie! On mnie gdzieś tu złapał, nie? Tu. No to... No, tu jest, dobra! Bierz go szybko. Wieszak. Możemy zjeżdżać, moi drodzy. Będzie w sumie chyba dosyć spoko, bo jestem zadowolony, że to nam tak szybko w sumie dosyć idzie. Dobra, właśnie tutaj. W ogóle myślałem, że tutaj trzeba coś nacisnąć, jak w Greenie, ale jednak nie. Dobra, czekaj, bo muszę tutaj cable. Dobra. I zjeżdżamy. Okej, okay, dobra. Jedziesz? Pyk! I zlecieliśmy. To jest w sumie fajna sytuacja, bo już sobie tutaj możemy odblokować. Dobra, schodzimy, moi drodzy, na dół. Złaź tutaj szybko! Bo tutaj rodzik samochodzik za chwileczkę może przyjść. Znaczy w sumie tutaj nie przyjdzie, bo ja mam wszędzie zablokowane. Ale jak mu za chwileczkę ten sklep otworzę, to może być głupia sytuacja. Dobra, otwieraj teraz tu szybko. Tu sobie już możemy otworzyć, żeby szybko się ogarnęło. Okej, okay, dobra. I wchodzimy, moi drodzy, teraz tędy. Tylko nie wiem dokładnie, gdzie teraz rodzik samochodzik jest. Żeby nie było sceny. Dobra, on tu jest jednak. Oh no! Sobie tędy spaceruje? Ale otworzymy, bo i tak jesteśmy przecież szybsi od niego.
Bo my jesteśmy z tego filmu Szybcy i Wściekli. Dawaj tutaj Rodzik samochodzik, bo ja go muszę w sumie obserwować mniej więcej gdzie on idzie, gdzie on jest, żeby nie wszedł ze mną do sklepu, bo jak on wejdzie ze mną do sklepu, to może być taka troszeczkę głupia sytuacja. No dobra, tam sobie stoi. Okej. I teraz tak, mamy Allen Ranch, dokładnie, weźmy to sobie teraz tutaj. Najgorsze jest to, że on chyba się tutaj za chwileczkę pojawi, bo on stoi tutaj gdzieś za tym budynkiem. Ale czy na pewno? Dobra, wchodzimy. Rydzyk, widzyk, wchodzimy, czy jak to się tam nazywa. Dobra, i teraz możemy chyba teoretycznie to sobie tutaj odkręcić, mając nadzieję, że on chyba tego nie usłyszy. Czekaj, screw. Tu mamy jeszcze, okej. Tu mamy jeszcze jedno. Odkręcaj to. Bo to jest takie głupie, to jest tak głupio czułe. Raz jest czułe, raz nie jest czułe. Dobra, i zbierz teraz ten karnister. Tylko czy on to usłyszał? Wydaje mi się, że tak, dlatego też muszę chyba szybko tutaj wybiec. Jednak nie, on chyba gdzieś tutaj chodzi. Dokładnie tu jest! Co za bambaryła! Ale my sobie na spokojnie tutaj uciekniemy. On nie będzie w sumie już wiedział, gdzie ja jestem, przecież gramy na normalu. Jak pajace na easy. Dobra, i możemy teraz... Co tutaj w ogóle leży? Nie wiem, ale pełno pieniędzy tam leży. Dobra, i teraz jedziemy na... Cemetery! Teraz po... Ogarnijmy co... O, jest! Mamy! Widzicie? Zobaczcie, jak Rod wygląda i zobaczcie, jak Rod drugi też wygląda. Subscribe to DH Animation Channel, czyli tutaj też się coś zmieniło. Yes, it's true. You and I are the same. That's right. The case is, I see you sitting there, so small, so helpless. To jest niemożliwe, jak on wygląda, nie? Yes, you have to remember. A co z tyłu jest w ogóle za zdjęcie? Nie mam pojęcia w ogóle, co z tyłu za zdjęcie było. Ale było dosyć śmieszne. Nie wiem, czy to z Resident Evil było, czy z czegoś? Możliwe, ale... Napiszcie koniecznie wy w komentarzach, co to jest tam za zdjęcie tam z tyłu, bo ja nie wiem w ogóle, co to jest. No dobra. Bądź... Bądź czujny. Bądź cierpliwy. No dobra, no chyba tutaj... O! Jak on miał brudę! Szkoda, że już nacisnąłem dalej, bo widzieliśmy teraz jego super fajną twarz. Ale dobra, idziemy, moi drodzy. Gdzie on jest? Czy uda się to przejść? Czy on się zbugował? On się zbugował, czy co? Chyba nie. Ja nie wiem dokładnie, gdzie on jest. Co on tam robi? On tam kurczę, on to tam coś bardzo dziwnego robił. Ale no dobra, czy on teraz tutaj przyjdzie? Dokładnie, on sobie teraz tutaj idzie, ja sobie tutaj szybko drzwi otworzę. Ponieważ, bo ja nie wyczam. Szkoda, że nacisnąłem... dalej, wiecie jak, na tej cutscence, bo naprawdę, bo teraz taka twarz się pojawiła w tej brodzie i w ogóle... Że naprawdę, ja się czuję, jakbym grał w GTA 5, nie? Dobra, dawaj teraz tutaj ten szybko, ten matchbox. I tutaj teoretycznie gdzieś rodzik samochodzik powinien być. Ale go jednak nie ma, dobra. Niech to teraz tutaj wybuchnie. Weźmy sobie tego knob szybko. Który leży tutaj, okej. Door knob. Nie wiem dokładnie, gdzie jest rodzik samochodzik. Co tu leży? Jakieś coś tam dziwne rzeczy. Dobra, szkatułka. I mamy cage'ki, moi drodzy. Widzieliście to? On gdzieś tam sobie szedł. Ja w ogóle tutaj teoretycznie się chyba mogę ukryć. Ale wolę tego nie robić. Bo on tutaj za chwileczkę przyjdzie. Ty, rodzik, samochodzik! Czy mnie zauważył? Dobra, zauważył mnie. Niech sobie tutaj za mną przybiegnie. Bo ja sobie teraz postanowię wejść tutaj. Dobra. Do samochodziku, moi drodzy, i uciekamy. Udało się przejść Ice Cream na normalu dosyć szybko, podczas jednego odcinku na modach i to jest w sumie dosyć fajna sytuacja, bo jedziemy, moi drodzy, na Neighborhood. Ja jestem w ogóle ciekawy, jaka teraz będzie kasega. Zobaczcie w ogóle, jak ta Liz wygląda, nie? To jest taki yo ziom, że to jest niemożliwe. Dobra, odjeżdżamy stąd. Ten... A my normalnie wyglądamy. Dlaczego my normalnie wyglądamy? Nie wiem. I w ogóle co myśmy zdobyli? Jajka? Wydaje mi się, że też jajka chyba zdobyliśmy. Zobaczymy zresztą, ponieważ powinniśmy teraz dostać ten przedmiot za to, że ukończyliśmy tą gierkę. W ogóle zobaczcie tego z tym tatuażem, jak sobie tutaj stoi. Okej. Okay. Ona wygląda taka... Takaś taki ziom, wiecie o co chodzi. Wait! Liz! Hey! Ryan, takie okulary!
Takie. Takie. Normalnie jesteśmy super ziomami, nie? Do you love me? Czy mnie kochasz? Nie, bo jeszcze mi brakuje kajdanu. Jarek z chłopaką do wzięcia zawsze mówi, że ma złoty kajdan. A my mamy mleko i smoothie makera. Spoko. Dobrze, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie. Jesteście po prostu mega, pozdrawiam, jeżeli również i ty chcesz mnie wesprzeć, kliknij ten niebieski przycisk wesprzyj obok napisu, który już mam nadzieję jest na czarno, subskrybuj. Dobrze, moi drodzy, to był Ice Cream 2 na modach, że wszyscy są bogaci. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że już stać na duże, no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video. Na razie, gdzieś.